7 sekund. Tyle zajmie Ci przekazanie 1% podatku dochodowego. Tyle wystarczy, aby odmienić czyjeś życie. Paweł gotowy? Gotowy. Tomek gotowy? Całe życie. To jedziemy z koksem. I want to believe, czyli rozmowy niereżyserowane. Krzysztof Peroń, Paweł Łabucki witają człowieka, który przyjechał na swym pięknym koniu polskim do Polski prosto z Gruzji. Z dalekiego wschodu. Tomek Groja, który w prezencie dla wspaniałych prowadzących przyniósł tradycyjne nakrycie głowy kazackie, tak? Wiesz co, to bardziej na środkowej Azji albo Gruzji, coś w tym rodzaju, bo to są... wiesz, tak naprawdę program nikogo nie opytać, ale... kaukaskie. Kaukaskie. Żeby ktoś nie pomyślał, że to jest peruka, nie? To nie jest peruka. Że zrobiliśmy się na blond. Nie zrobiliśmy się na blond. Tak się chodzi? Tak się chodziło. No teraz nie sądzę, żeby ktoś to używał, ale to jest najbardziej popularna rzecz, którą kojarzycie z Gruzji, jest gruziński taniec, chłopaki właśnie tak, z reguły tańczą właśnie w takich czapach. Faktycznie tańczą. Jak można w tym tańczyć? To jest strasznie gorące. No, Tomasz, jak Cię przedstawić? Bo tak. No. Żeby zamknąć otwarcie, nie? To jest tak. Podróżnik, siatkarz, ojciec rodziny. Tak, nowy ojciec, gratulacje. Dziękuję. Dziecko podobne do Ciebie? Bardzo spokojne. Przyciemny karnac. Je, śpi i nie narzeka. Cały Tomasz. Je, śpi i nie narzeka cały Tomasz. Witamy serdecznie. Tomku, pierwsza petarda na grillowanie. Gdzie lepiej, w Gruzji czy w Polsce? W Gruzji. Na ten moment jestem w stanie powiedzieć szczerze, że w Gruzji. Ale bo to chyba dlatego, że ty jesteś bardziej teraz już Gruzin niż Polak, tak? Nie, na to, że nie, lubię spokojnie. Nie, zajmijcie, wiesz co, na to, że lubię... Panie reżyserze, jak głosy? Wszystko gra? Spokojniejszy tryb życia. Bo w Europie jednak, biorąc pod uwagę, że Polska już jest taką piękną częścią Europy, tu się żyje szybko. Tu się nie zastanawia nad rodziną, nad znajomymi, tu jak się z kimś umówić, to umawia się 6 miesięcy do przodu, musi być o 14 godzinie, 14:03 pod moją klatką i koniec. No w naszej szerokości geograficznej przede wszystkim liczy się praca, robota jak to się tak. Tam się liczy życie, rodzina, przyjaciele, to jest najważniejsze, praca jest, nawet bym parę rzeczy powiedział, ale to jest o wiele niżej, praca nie jest najważniejsza. Oni nie żyją pracą, to jest można, dla nas Europejczyka to my patrzymy na nich jako lenie, a Gruzini patrzą jak na nas, jak na wariatów. Jak na roboty, cyborgi, które... Jak Japończycy. Zdobywamy, mamy, kupię nowy telewizor, No jest dla nich nieważne, najważniejsze, patrząc na to, jak przyjeżdża Gruzin, on nie rozumie, to są pierwsze rzeczy, które zwracają uwagę, jakie my mamy relacje rodzinne, bo w Gruzji najważniejsze są relacje rodzinne. Jest dziadek, jest babcia, jest... wszyscy żyją, powiedzmy, w wielkim jednym domu, gdzie wszyscy o siebie dbają, a u nas jest tak, że młodzik wyjeżdża gdzieś tam daleko za pracą i tam zostaje i nieistotne, gdzie są rodzice, więc takie kontakty... Boże, kiedy nam się tak popsuło, nie? Przecież my Polacy to byli słabni z tej... Tak. Wiesz co, kiedyś fajny wywiad słyszałem. Kojarzycie, w Misiu był koszykarz. I to było, nie wiem gdzie to widziałem, w jakiejś pięknej polskiej telewizji. Zadzwonili do niego, to było lata, Misiu był który? 80. Dobra, 80. pomyliłem się, ale on grał chyba w Radomiu. Dream Team, ale on grał w Polsce grał w jakimś drużynie, tak? I on to były czasy nasze perelowskie, ciężkie czasy. I jego zadał mu ten dziennikarz pytanie, co on najbardziej pamięta. On powiedział, że pamięta gościnność polską, że nikt nie mówi po angielsku, ale wszyscy go zapraszali. Tak. On się śmiał, że pamięta, że wszyscy... I czarnoskóry. I teraz popatrz, co mówią o nas, że Polacy to rasiści, antysemici i tak dalej. Ale do tego 80-tych myśmy każdego chodź. I on mówi, że każda babcia, nie mówiąc zero po angielsku, no w tamtych czasach angielski to w ogóle tam był tylko paluszki, język nadal było galaryt. I zapraszała go. Paluszki dawała, herbatkę i chciała z nim rozmawiać. Wszyscy brali słowniki, chcieli go ugościć. I rozumiem, że tak samo jest teraz w Gruzji. To samo. Jest bieda, nie będziemy oszukiwali, nie jest to bogaty kraj, ale jedąc marszutką, czyli minibusem, jakimś tam między miastami, jak jesteś takim zwykłym turystą z plecakiem, jakiś Gruzin cię napadnie, da ci jakieś jabłko, da ci jakieś napadnie cię, Tomek, uważaj co mówisz, bo nas zablokują na YouTubie, napadnie w sensie... Da ci wino, tak tobie, bo tutaj też przywiozłeś... Pirosmani, a Pirosmani to był inny wybitny artysta. Tak, wódka u nas Chopin na przykład. Tak, ale Pirosmani był takim Nikiforem, jakby to powiedzieć, gruzińskim. Umarł oczywiście z głodu, a malował piękne rzeczy, właśnie syto zastawione stoły, piękne pejzaże, właśnie. Na jego część ta nazwa. I Pirosmani było jego nazwiskiem. Mnóstwo restauracji z Pirosmani. Kiedyś rozmawiałem z moim tatą na temat tego, że znam kolesia, który na Facebooku promuje się przez to, że jest... spożywa alkohol. Spożywa, o dziękuję. Ładne słowa. A ty się tak rozumiesz? Tak. I to było Drink with Tom. Jak ja tacie pokazałem, że jest człowiek z Zawiercia, mój przyjaciel, który promuje się na Facebooku, napij się ze mną, to mój tata mówi, to jak będziesz, to się zapytaj, gdzie jest najlepszy alkohol, jaki piłeś do tej pory w ciągu swoich podróży. Który alkohol jest taki, że... Wódka w Irkucku przy -38. Ale to się nagrało? Wódka w Irkucku przy -38? Bo ona się robi taka gęsta. Tak? Ona gęsta i wtedy nie musisz... Zagryzasz samą wódką, bo ona się robi gęsta. Zagryzasz samą wódką, bo się robią kosteczki. Tak. Idea, bo nie, całe wydawanie na te przepitki, tych pieniędzy na przepitki, to jest wszystko strata. No. Nie, alkohol jest dobry. Ale czekaj, czyli poczekaj, to nie jest tak, że Drink with Tom to był profil, bo istnieje jeszcze, tak? Ja się czasami... promuje alkoholizm, tylko ty po prostu zapraszałeś przyjaciół, znajomych do tego, żeby opowiedzieć o kulturze przy odrobinie alkoholu. Bo to ja też się nie oszukuję na świecie, dookoła świata, gdziekolwiek się jedzie, się pije. Nie, jak mi ktoś powie, że w Brazylii nie piją, w Meksyku, wszędzie piją. Wszędzie piją. Alkoholizmu się nie promuje, bo to jest już choroba. To nie jest alkoholizm. Ale jak mówię, jak ktoś napije się i pogada, zrobi zdjęcie, ja z reguły robiłem zdjęcie z ludźmi, którymi się fajnie porozmawiało, gdziekolwiek byłem na świecie, to w życiu nie miało niczemu promować alkohol. Mogę promować sport, a ludzi, z którymi się napiję, to są, ja zacząłem go jak Facebook nazywać, tak? Czyli zdjęcie tego chłopa, z którym się napiłem, zrobiłem selfie, wypiłem, tyle. No pogadaliśmy sobie. Czy jednak ten Irkutsk to jest takie najlepsze przeżycie, jeśli chodzi o alkohol? Czyli twoja praca polega też na piciu alkoholu z innymi ludźmi. No bo wróćmy do tej pracy, bo miałeś być kaowcem. Tato, no on nie chleje. Wiesz co, ale to... Tomek nie pije, ale mówisz, że do Irkucka cię muszę zabrać, to wtedy napijemy się. Pojedziemy. Zimnej wódki. Mam tam znajomego, bardzo dobrego, więc... Dobrze, pozdrawiam. Łukaszu, pozdrawiam cię. Masz pozdrowienia od Tadeusza Peronia, który stwierdził właśnie, że no to okej, to jedziemy do Irkucka. No, super. Powiedz realnie, z czego tam żyjesz i co robisz jako kaowiec. Wiesz co, powiem musimy cię trochę popromować, no po to tutaj też przyszedłeś, nie? Nieprawda, nie po to przyszedł. Przyszedł po to, żeby przydziubać trochę przy aluronie. W żadnym wypadku. Grillowanie polega na tym, że znajdujemy coś takiego, co... Nie, słuchaj, ale to dobra, okej. Ale powiedz teraz, co robisz, co możesz zaproponować Polakom, którzy by chcieli te twoje opowieści sprawdzić, czy one są tak pasjonujące i realne w rzeczywistości. To możemy teraz jakby to powiedzieć, dlaczego byłem w Gruzji. Po paru latach zauważyłem, że w Gruzji jest coś takiego jak tradycja tamady. Tamada jest osobą, która siedzi, jakby to powiedzieć, prowadząca stół. Czyli ma suto zastawiony stół i spożywasz alkohol, pijąc wino. Tam piwa się nie pije. U nas się to nazywa szwagier albo starszy. Ale tamadzie nie wolno przerywać. Jak mówi tamada, to Bóg mówi. Ale Krzysiu nie ma takiego zwyczaju, wiesz, żeby nie przerywać. Bo ja jestem tutaj w tym gronie tamada. Tak, ty. Ja jestem tamada, no. Mogę przerywać. I podczas na przykład takich biesiad gruzińskich mówisz te podstawowe tasy, za właśnie później mówisz za Boga, za rodzinę, za honor i to są takie rzeczy, prowadzący, ale on jak mówisz, jak tamada mówi, musi ci całe grono wysłuchać i w Gruzji jest to mega przestrzegane, typu jak Polacy oczywiście nie wiedzą, co to jest tamada, jak ktoś zaczyna gadać podczas wznoszenia toastów w Gruzji, to z reguły Gruzini się obrażają. Bo oni nie rozumieją, dlaczego ty masz słuchać kolesia, który chce coś powiedzieć. Z reguły tamada mówi toasty o czymś ponadczasowym. I to mi się mega spodobało, że oni wspominają na przykład kulturę własną, mówią o tańcach, mówią o własnej historii. Tamada to był tak... Przepraszam, to jest toast taki, tak. Pijemy teraz za kulturę tańca? Nie. Możemy, nie. Chciałbym wypić za tancerzy, którzy oddają serce podczas tańców naszych gruzińskich. Chciałbym wypić za księżniczkę. Chciałbym, ja dzisiaj na samym końcu zniosę gruziński toast. Na przykład możesz zapić za tą chwilę, która jest w tej sekundzie. Ale poczekaj, czy będzie dobrą analogią, jakbym powiedział, że wypijmy teraz za Mieszka I, który doprowadził do chrztu Polski? Tak? To by było takie w stylu gruzińskim? Tak, ale masz trzy podstawowe, które musisz powiedzieć, tak? Zależy, za Boga, za rodzinę. Musisz, Bóg albo pokój. Bo ja sobie to, Adżaria, przez to, że Adżaria jest bardzo przemieszana pod względem Adżaria, czyli gdzie mieszkam ten region, Batumi było najeżdżane często przez muzułmanów, czyli cała Adżaria. I ona jest troszeczkę chrześcijańsko-muzułmańska. I tam z reguły Gruzin, nie wszyscy, wiadomo, jak będzie słyszał jakiś Gruzin, to nie, tam pierwszy toast jest za pokój, żeby nigdy nie było wojny, bo wojna powoduje nieznaski między ludzi i nie mogą się spotkać przy stole napić. I pijmy po to, żeby ta chwila trwała wiecznie, a chwila się kiedyś skończy. Jezu, ale piękny toast. Przemku, czy to się na pewno nagrało? Jaki piękny toast. No ale to jest bardzo... Patrz, wyobrażasz sobie naszą polską biesiadę, czy komunia, wesele, czy cokolwiek, że wstaje starszy czy świadek, tak? Jak to się u nas kultywuje, i mówi: słuchajcie, mili goście, w imieniu pary młodej i swoim wypijmy toast za pokój na świecie. Wiesz co, ja wam powiem, że byłem na weselu. Jakie jeszcze? O Jezu, znaczy, no mówiłeś, powiedziałeś trzy. Pokój, Bóg i coś tam, pokój, coś i rodzina. Tam jeszcze... Rodzina Bóg, jest najważniejsza. Za przodków, za naszych dziadków, którzy walczyli o nas, za nasze korzenie. Tego jest 7 wypisanych. Ja sobie mieszam z reguły te toasty. Żebyście wiedzieli, starałem się na polskim weselu powiedzieć toast. Bo nasza koleżanka Magdalena się hajtała parę miesięcy temu, no i oczywiście biorę ten mikrofon. Tak. Ja mówię, ja pierdzielę. I wszyscy mają, co się dzieje na scenie. Nosie. Akurat była Magda i Tomek, im mały przyszły mąż, tak? I chciałem powiedzieć za nich toast, coś tam od serca. Wszyscy to mieli w 4 literach. Naprawdę, nikt. Ważne, żeby tu było nalane i jedziemy. Nikt w ogóle. I to jest coś, co ja na przykład. Jest rosołek. Tak. Jest wódeczka, a tu jakiś gościu kotleci. Dlatego mnie to na przykład, jest rzeczy, mówię, które, co mi szanuję wśród Gruzinów, że oni są w stanie nawet mnie wysłuchać, chociaż nie lubią tego słowa. Ja niektórzy po prostu poświęcają uwagę. Tak, po prostu popatrzy na ciebie, może tego nie weźmie do siebie, ale poświęci ci parę. A Polak cię... A w ogóle jeszcze to jest to, co zwróciłem pod względem, jak podróżuję po świecie, dużo tych krajów widziałem. Przerażające jest to wśród Polaków, że my nie akceptujemy drugich, nie tolerujemy. Nie musisz akceptować, ale jak lądujesz gdzieś na świecie, to toleruj tych ludzi, tych, nie wiem, że ktoś ci się... Braków, czy modlących, no nieważne, cokolwiek, no, tradycyjne. Nigdy nie zapomnę Polaka, to było, o Jezus, na Filipinach byłem lata temu. Jeszcze byłem chudy, piękny i wysoko skakałem. Byliśmy na takich wyspach, 32 stopnie temperatury, 28, przezroczysta woda, po rafie kolorowej się tam, wiesz. I słyszę grupę polską. No ja mówię, no ja jestem w raju, słuchaj. Tu miałem drinka w kokosku, wiesz, no wszystko. Tam obok spadł, kokos spadł, rozwalił się, krowa sobie pije mleczko. Mówię, no raj. A słyszę jakiegoś Polaka, mówi, ta woda to taka, wiesz, mało śliska. Jednak w Bałtyku lepsza ta woda. Ja mówię, wiesz... Jak nie ma sinic, to jest lepiej. Ja mówię, co? No, ale Polak nie narzekający to jakiś chory, no, albo w depresji, albo jeszcze jakiś... I wtedy zrozumiałem, że z naszą nacją, jakby to powiedzieć, coś kurde jest nie tak, że nie wiem, jesteśmy... A powiedz mi, Gruzini nie narzekają? Tak, wszyscy narzekają. Wszyscy. A na co narzekają najbardziej Gruzini? Na żonę. Nie, na żonę. Dobrze, że tego nie powiesz, to jest... mam młodą żonę tutaj. Na sytuację, która jest teraz. Z reguły na to narzekają, bo w Gruzji, jak jedziecie do Gruzji, to to nie jest bogaty kraj, słuchajcie, nie ma co się oszukiwać, nie jedziecie do kraju, do Niemiec, którą wszystko zrobione, to jest bida, to jest naprawdę, weźmy pod uwagę, że naprawdę, to jest bieda. Kto by pojechał na wczasy do Niemiec? Jest kawałek autostrady, otóż nie o to chodzi, ale wiesz co jest najgorsze, że jak pojeździsz po tych wioskach, to naprawdę widzisz taką Polskę lat nie wiem, 50., 60. Naprawdę jest widać. Tak jak w Meksyku. No. Dlatego jak przyjeżdżają Polacy, moja mama, swój rocznik 60 plus, jest tak powiem, ona mówi, że czuje się super w domu. Że ona rozumie, o co czasy chodzi. Dzieciństwa. Ale w Gruzji się tak, że wszyscy są serdeczni, że sąsiedzi z sobą rozmawiają, że ten ci da mleczko, ten ci da jajka. Przychodzą do siebie na kawę, tam się nikt nie zaprasza. Przychodzisz, cześć, ktoś ci robi kawkę, siadasz, rozmawiasz. W Polsce, no gdzie by? Przyszedłbyś do sąsiada, zapukał, że cokolwiek, wtedy wpuściłby cię do domu? No nie umówiłem się. No nie umówiłem się. A on może mieć nieposprzątane w łazience, bo w przedpokoju pewnie ma. Nie, on ma zaplanowane, wiesz, serial albo inną ważną rzecz. Tam jest zastaw się, oddaj się, mówiło się to o Polakach, ale to co robią Gruzini, zastawo oddaj się, to jest inny poziom. No, ja staram się z Gruzji wyciągnąć to, co ja najbardziej lubię. Właśnie to, co, bo ten kraj ma swoje plusy i minusy, jak każdy kraj, nie ma raju. Jakie ma minusy, no, żeby nie powiedzieć wady? Coś cię drażni tam w tej... Wiesz co, że oni są bardzo... Nie słuchają się, wiesz co, nie chcą się uczyć. Gruzini mają takie podejście... Znaczy nie słuchają się, czy nie słuchają, niepokorni są? Czy... Totalnie niepokorni, ale to już nie to chodzi. Niepokorność jest dobra. To też jest dobra cecha. Nie no, Paweł, nie. To nie jest cecha prorozwojowa, no. Tak. A czy to nie jest cecha, która to jest cecha wolnościowa, tak. Jak zwrócisz Gruzinowi uwagę na cokolwiek, to jest na ciebie zły. No. Po prostu, bo on wie lepiej. Po prostu. Jak Paweł. Paweł zwróci uwagę na cokolwiek i też wie lepiej. Jest kropka, jest dużo... No nie, Paweł jest, Gruzin z łas. Ale dużo jest takich rzeczy, słuchaj, no wiadomo, lata 50. szacunek do kobiet, to też jest ten problem. Ale problem? Czy problem? No nie ma, no wiesz. Są gorzej traktowane? Tak, oczywiście, że są gorzej traktowane, bo to są takie kraje, tak, kazachskie, tam mąż jest taki, nie chciałbym wszystko wrzucać w jeden worek, bo to też jest taka prawda, że pojedziecie do stolicy i nie widzicie tego, ale jest bardziej liberalne. Tak, oczywiście, i więc jest mnóstwo problemów w tym kraju, ale to, co ja, jakby to powiedzieć, najbardziej cenię, przeważają. Wolność. Ja czuję się wolny. Ja tam przyjeżdżam, jak tu jesteś w Polsce jeszcze w czasie pandemii, to jesteśmy tak stłamszeni, tak? Siedź w rogu, nie wychodź, nie dotykaj. Gruzini w czasie pandemii mieli o 3 razy gorsze obostrzenia, ale jak były święta, to na koniach jechali do rodziny, bo rodzina jest najważniejsza. Jest spotkać się z znajomymi, porozmawiać z nimi. A teraz Polakowi, jak powiesz, że się ma nie spotykać w święta z rodziną, to wszyscy siedzą po domach, oglądają seriale. Ja miałem się z moim tatą, jakby to powiedzieć, na komórkę spotkać. No kurde, no ludzie, no szanujmy się. To mi się to akurat podoba w Gruzji, że tam ta rodzina jest najważniejsza. Stosunek do... To też mi nauczyło, jakby to powiedzieli. Dużo, to jest, jak spotykają Polacy, no to co u ciebie, jak w robocie, a tam jest tak pytanie, a co u taty? Jak twój tata się czuje? Pierwsze pytanie z reguły znajomych moich ludzi, a jak mama się czuje? Seniora jest bardzo szanuje się, to jest super sprawa. W Polsce jakby, co u twojej mamy? No ty akurat rzuciłeś hasło o twoim tacie, tak? Ale kto z twoich znajomych spytałby się, jak się czuje twój tata? No tylko ci, którzy mojego tatę znają, no, czy ale moją mamę, to tak? Gruzini, ale nikt, nawet jak nie znają. Nikt nie ma tego. Tylko, że wiesz, no też pewnie Gruzini, jak się pytasz, wszystko u ciebie w porządku, to Gruzini mówią, tak, bywało gorzej, nie? A w Polsce jak się zapytasz, no niestety, to jest stereotyp, który jednak przeraża, no bo ja walczę z tym stereotypem, Paweł, Przemek, my walczymy z tym stereotypem, bo ja bym Przemka zapytał, jak jest dzisiaj, mówi super. To jest mój najśmielszy dzień. Kolejny piękny dzień, tak? To jest człowiek, który mówi kolejny piękny dzień. Ale to jest z nas trzech, to są tylko wyjątki potwierdzające reguły, że jak się zapytasz Polaka, wiesz co tam, a ta pogoda, a to w ogóle to kiepsko, no, nie? Wiesz co, prawda jest taka, że dużo Polaków to ja bym wziął czasami i przesiedlił do innego kraju. Jest taka stara piosenka, no już nie stara, ale powiedzmy, że parę lat ma, śmieje się zawsze łony, jakby to pocztówka. I to jest pioseneczka o tym, że Polacy jakby to powiedzieć narzekają na swój piękny kraj, ale jak zaczniesz się pytać dookoła świata jak jest, to by wszyscy to tu w Polsce żyjemy po prostu jak w pączek w maśle. Taka jest prawda. Jakby wziąć zwykłego Polaka, taką zwykłą nastolatkę w wieku 17 lat i przesiedlić do jakiejś małej miejscowości w Gruzji, to ona by oszalała. Ona by nie wiedziała, co się dzieje. Znaczy po pierwsze, ona by nie wiedziała, co ma robić, bo trzeba, w Gruzji trzeba pracować. A od nas wystarczy siedzieć i oglądać seriale albo TikToki. Totalnie w ogóle jest inne wychowanie, totalnie to, jakby to powiedzieć, ten sposób komunikacji międzyludzkiej, tak, jest totalnie inny. Ty musisz spotkać swoje babcie, dziadka, To jest super, no bo jak rozmawiasz z osobą, która ma plus 80, a ty masz 17, możecie się nie zgadać na wiele, ale ona ci jakąśkolwiek wiedzę pokazuje. Nie, tak? No jakąkolwiek, życiową wiedzę taką. Znaczy, przede wszystkim przekazuje wartości, tak? Tak? Dlatego tamadą z reguły jest starsza osoba i te, które nigdy się nie mówi, tamada nie powinien mówić o polityce, mówi o czymś ponadczasowym, tak? Mówi właśnie o miłości, mówi o zdrowiu, mówi o historii. Że a to właśnie, też jak z miłością jest w Gruzji? Raczej są wierni i tak szukają takiej miłości, wiesz, takiej macho, tak? Macho. Znaczy do Jacek, słuchaj, no Groja to pasuje zawsze, to wygląda jak to może rasowy macho, nie? Nie. Żona będzie oglądała, to wiesz, no. Wiecie co? Proszę pozdrowić Anastazja. No, piękne imię. Anastazja. Kocham cię. Patrz, to musi być. To musi być. Dobrze, sprawdź dźwięk, czy dobrze się nagrało? Dobrze. Biorąc pod uwagę, no niestety jest dominacja mężczyzn, tak? No to więc jest jakby to. Tam niestety. Tak z przekory mówię, tak, nie? Bo to niestety. No jest tradycyjna jak jest, dominacja. No jest jak jest, słuchajcie, to też się wszystko zmienia. Ten kraj się, pamiętajcie, że to jest tylko 3,5 miliona mieszkańców. Tam bardzo łatwo jakby to powiedzieć, wszystko zmienić, bo w tym kotle bardzo łatwo zamieszać, bo jak masz 3,5 miliona ludzi, to możesz bardzo szybko zmienić. No i chyba 30% mieszka w samym stolicy. Tak, tak? Stolica to może nawet więcej, nawet więcej bym ci powiedział. Ale wiesz co jest fajnego, co mi się też podobało, że każdy Gruzin malutki, zamiast WF-u uczą się tańca tradycyjnego. Każdy z nich tańczy, każdy jest takim małym, jakby to powiedzieć, walczącym Gruzinem, małym dżigitem w tej czawasie, czy to jest super, bo to przekazuje tą gruzińskość, bo jakby tego nie było, to Gruzin zostałby już nie Gruzinem, tak? Teraz by był Rosjaninem albo jakimkolwiek innym, bo wyobraźcie sobie, że oni byli pod zaborami ponad 100 lat. Ponad 100 lat uczyli ich języka rosyjskiego. Gruzini mówią bardzo, no nie do, już słabiej po rosyjsku, no ale powiedzmy, to 80% ludzi komunikuje się w języku rosyjskim dość dobrze. Ale ich język był najważniejszy. Tam Rosjanie naprawdę chcieli zrobić bardzo mocne złamanie im karku, pod względem, że właśnie, żeby się nie uczyli tańca, nie uczyli języka. Tak przed zaborami. Pod zaborami nam to samo robili, wiesz, też nam chcieli złamać karki, nie złamali. No tak, ale w Gruzji było wiele gorzej, bo Gruzja była, tam była łapa złapana i oni nie puszczali, tak, no jeszcze tam stali. Ale słuchaj, ja ci nie odpuszczę i opowiadasz o tyle pięknych słów o Gruzji. Musisz powiedzieć o twojej pracy kaowca i jak ci biedni ludzie mogą tą Gruzję zobaczyć z tobą, no bo ty jesteś ambasadorem Gruzji w Polsce. No to tak, jak chcesz się napić z Tomkiem, to napisz u niego na Facebooku profil Drink with Tom. Tam Tomek powie ci, który trunek wybrać, na której szerokości geograficznej, a ci, którzy nie piją, tak jak Paweł, i ja za dużo też nie, to jak mogą się wybrać na wyprawę do cudnych miejsc? Linka może dacie w opisie, tak. No ale możesz, KaukazBrothers.com albo KaukazBrothers, jak wpiszecie. Pisane KaukazBrothers, K przez V. Nie Brothers za po angielsku. Tak i tyle. Wpiszecie w goglach, wpiszecie. I co oferujesz? Jakie możliwości dajesz? Znaczy Polakom, którzy chcieli poznać Gruzja Authentica, nie? Powiem wyjazd na Gruzję Authentica. Mam gotowe oczywiście programy dla ludzi, którzy chcą. Mam taki program klasykę Gruzji, którą trzeba zobaczyć, czy Tbilisi, podjechać do Kazbegi, zobaczyć Mschetę pierwszą, takie gniezno, czyli tam, gdzie było chrzest. To jest drugi kraj na świecie, który przyjął chrześcijaństwo, dlatego oni tacy są mocno chrześcijańscy. Wymieniłeś Kazachstan, robisz wycieczki nie tylko po Gruzji, ale po Azji Centralnej. Azji Centralnej, czyli Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, bardzo piękne regiony. Ale i bezpieczne? Wiesz co, powiem ci, ja już ostatnio to pytanie ktoś mi parę zadał. Ja jedynym miejscem na świecie, co się czułem niebezpiecznie, to był Paryż. Naprawdę. Ja się nie czuję bezpiecznie w większych miastach europejskich. Berlin się nie czuje bezpiecznie. W takich miejscach, gdzie jest Kirgistan, Kazachstan, Uzbekistan, Gruzja, nie wiem, Rosja, tam ci ludzie nie podchodzą do ciebie jak do turysty, bo nie ma ich dużo, tak? W Paryżu wyglądasz jak krową, którą można wydoić, tak? ale jak pojedziesz do Kirgistanu i zobaczą cię pogranicznicy, przejeżdżasz tam o 2-3 w nocy tą granicę, bo tam górami przejeżdżamy do Issyk-Kulo, do jeziora, no to wyjdzie pogranicznik. Posto wypijemy, tyle. I to jest przygoda. Tak, i tam do ciebie nie podchodzą, jak jedziesz do Europy, obcego, pojedziesz do Hiszpanii, pojedziesz do Chorwacji, pojedziesz do Turcji, pojedziesz do Egiptu, no to ty wyglądasz jak krowa z takimi cyckami. Tak. I ważne, żeby te cycki ukrócić. Taka jest prawda. No sorry, no tak wygląda turystyka. Tak. Tamte kraje, powiedzmy Azji Środkowej plus Gruzja. Kto tam może jechać? Wszyscy. Czy to może jechać? Jakie są warunki wstępne? Jakie są warunki wstępne? Czy trzeba znać rosyjski, czy wiesz, się przygotować? Jakbyście ze mną, to nie musicie znać rosyjskiego, ale jak chcecie sami jechać, to też nie jest problem. Nie no, Tomek, no przestań. Z tobą jedziemy. Dobrze, dobrze. Z tobą jedziemy. No to piszecie. I zapraszamy teraz kto pierwszy napisze komentarz, to dostanie bezpośrednią instrukcję obsługi od nas, na bezpośrednim spotkaniu. Zapraszamy serdecznie. Kto może jechać? Kto może jechać? Czy to jest też dla takich wychuchanych ludzi, którzy jeżdżą po wysokich standardach, po resortach? Czy... Powiem tak, oczywiście można... Czy to jest taka wyprawa niesterylna? Nie, to jest prawda jest taka, że możesz dopasować, jak robię programy indywidualne, na przykład jest 6 osób, 7, no to bierzemy... Jakbyśmy zebrali 6 takich prezesów jak my. No to idziemy po dobrych hotelach i tyle, koniec. Ale ja bym chciał w jurcie przespać. No. Nie ma problemu, w jurcie załatwimy, no w Gruzji nie ma jurtu. Na koniu bym chciał pojeździć. Też nie ma żadnego problemu, wszystko się dało, wszystko. Wszystko, ja nie mam pytań. No. Znaczy, prawda... są konie, jest jurta i jest jeszcze dobre wino, to ja nie mam pytań. Jadę, co, Gruzja kojarzy się oczywiście z winem, tak? No, z wina zaraz to ostatnio. A powiedz jeszcze w tym czasie, jakie są warunki, żeby wjechać? W tym momencie w Kazachstanie już chyba wszystko znieśli, musiałem sprawdzić. Do Gruzji macie w tym momencie, tak? Bo mam grupę tego 17. Któregoś maja, bo nie wiem kiedy to będzie wyemitowane, czy już będzie po... Aha, no to dobra, no to przed. To słuchajcie, z Polski wylatujecie, musicie mieć na lotnisku test, ten PCR, po prostu z negatywnym, tyle. Musisz go zrobić 72 godziny przed wylotem. No to jest jak chyba wszędzie, lądujesz w Gruzji, po 3 dniach robisz test i koniec. I nie ma żadnych, tam już jest w większości otwarte. A latają jeszcze samoloty z Polski? Tak, ja lotem latam. Lot lata i Wizer zaczął latać. A do Kutaisi? Tak, do Kutaisi, a lot lata do Tbilisi. Wierzę w to, że wśród wielu zawiercian jest wielu podróżników, którzy zechcą skorzystać z propozycji Tomka. Wierzę w to, że Tomek powiedział, jak się robi, jak się spełnia marzenia. Od sportowca poprzez przedsiębiorcę do spełnienia marzeń przez stworzenie agencji turystycznej, która zabierze każdego śmiałka do tych wspaniałych terenów, o których wspomniał. Wierzę w to, że wino, które za chwilę, mam nadzieję, Tomek z tym typowym gruzińskim toastem dla nas otworzy i napijemy się łyka, wzniesiemy toast za co? Za to, za co Gruzini najczęściej wznoszą toast. Za pokój na świecie, za radość, za rodzinę i za Boga. A ja wierzę, że będzie nam dane podobny toast wznieść w Gruzji. Wkrótce. To słuchajcie, ja zacznę otwierać po prostu. To w takim razie to trzeba czapkę założyć. Czekajcie, nie siedź za długo w tej czapce, bo to przecież... Ja powolutku zacznę to winko otwierać. Tylko zrób tak, błagam cię, bo czyszczenie tej kanapy to jest po prostu masakra. Ale co byś zrobił? Przemek zamówił białe kanapy. Nie? Ale przecież to nie jest szampan. Ludzie nie... Ale mówili, że to wino żyje, tak? Że tak, to, słuchaj, nie no akurat... To, czyli może bąbelkować, nie? Troszkę tam jeszcze... To jest jedna rzecz, na której warto pojechać do Gruzji, bo takiego wina jak w Gruzji nigdzie niestety nie wypijesz. Bo tak jak, nie wiem czy czytaliście, czy Gruzina jest pierwszym krajem, który... to jest pierwszy... Oni stworzyli wino. Oni. Nie Francuzi, nie ktoś. Nie, no nie chce mi się wierzyć, bo ja byłem uczony, że Grecy stworzyli. A oni się nie znają. Rzymianie, słuchaj, jak powiesz to w Gruzji, to cię nie będą lubili. Nie, ja powiem Ci, że oni stworzyli wino i wino jest dla nich czymś ponadczasowym. No, czekajcie, jeszcze spokojnie, spokojnie. Wino potrzebuje cierpliwości. Tak, to mamy tam. O, widzisz, nie pękło. Jest fachowy. Wiesz co? I to jest... Mało jakby pokazowe... Pirosmani, bardzo popularne. Ale jak to powiedział Tomek na wstępie, ja mówię, nie mamy kieliszków, a Tomek co powiedział? Nieważne z czego pijesz, ważne z kim. Tak, tak i to jest najważniejsze. Więc powiem tak, wino gruzińskie jest bardzo specyficzne. Inaczej, o ja o winie będę wiem spokojnie, ale opowiem jak się spotkamy. Jak się spotkamy, to wam opowiem, bo to jest totalnie inny sposób robienia wina. Jest to jest niestety europejski sposób, a jest jeszcze gruziński sposób. Jak co, to sobie doczytajcie. Pierwszy toast. Teraz po gruzińsku, bo nie możemy przerywać. No dobrze. Jako tamata chciałbym znieść toast za pokój. Pokój jest chwilą, którą jest dana nie na wieczność. Wieczność się kończy bardzo szybko. Pamiętajcie, że ta chwila, która jest dana nam w tą sekundę, daje nam szczęście, spotkanie się z drugim człowiekiem. Szczęście, spotkanie się z drugim człowiekiem jest ta chwila. Mam nadzieję, że nikt z naszych bliskich nigdy nie będzie przelewał krwi na wojnie. Za pokój. Coś niesamowitego. Gaumar Djos. Co powiedziałeś? Powtórz? Gaumar Djos. Za zwycięstwo. Czyli 3-4. Gaumar Djos. Gaumar Djos. Tomku, wielka to dla nas przyjemność. Fantastycznie z Ciebie gawędziarz. Serdecznie naszych oglądających zapraszamy do kontaktu z Tomkiem. Fantastyczna postać. Wielka to dla nas przyjemność. Dla mnie tak samo. Ogromne podziękowanie. I wrócić do mojego miasta, więc szczęśliwy jestem znowu w Zawierciu, więc... I I want to believe, że po tym programie co najmniej 10 mężnych śmiałków lub mężnych śmiałkiniek. Jak się mówi? Jak śmiałeczek? Śmiałek, ty. Nie, kobieta, śmiała kobieta to? Śmiałkini. No to... No napiszcie w komentarzach, jak to powinno prawidłowo. Po gruzińsku. Po gruzińsku napiszcie. Serdecznie zapraszamy. Tomku, brawo dla Ciebie. Dziękujemy. Do zobaczenia. Chciałem w Polsce, żeby otworzyć biznes, każdy wie jak jest. No ale spodobało Ci się, nawet nie. Nie spodobało Ci się, po prostu nie. Popatrzyłeś na możliwości biznesowe. Już Ci mówię, bo byłem w urzędzie i się spytałem, co potrzebuję, żeby założyć biznes. Pani powiedziała e-mail i paszport. Jakie są koszty prowadzenia biznesu? Zero. Nie ma żadnych, bo tam się nie płaci ZUS-ów, tam nie ma składek emerytalnych, nie ma nic. Nie masz zero. Ale podatki chyba jakieś płacą w Gruzji. 1%.